Starosta bielski Mariusz Filipiuk, Łuski. Witamy serdecznie w Łuskach, gmina Drelów. Starosto, tym razem poprosimy o inwestycjach drogowych. Akurat to, co widzimy znowu za nami, to droga powiatowa w miejscowości Łuski. Jaka była historia realizacji tego przedsięwzięcia, na czym polega i dlaczego jest ważne? Droga, którą widzimy tuż za moimi plecami, jest to droga powiatowa. Droga, która była już naprawdę w bardzo złym stanie, powiedziałbym nawet fatalnym. Skąd pojawił się pomysł, aby tą drogę zmodernizować, poprawić nawierzchnię? Jak Państwo wiecie, tuż obok powstał zakład opiekuńczo-leczniczy. No i do tego zakładu pacjenci właśnie ze szpitala w Międzyrzecu Podlaskim będą dowożeni tą drogą i uznaliśmy, że jest to no, sprawa bardzo ważna, bardzo istotna, aby osoby chore, które będą tutaj transportowane były po równej nawierzchni. W ubiegłym roku wykonaliśmy pierwszy odcinek od samego Drelowa do mostu. W chwili obecnej wykonawca realizuje już drugi etap, drugi odcinek, to będzie 1200 metrów nowej nawierzchni i tutaj zadanie to realizujemy wspólnie z gminą Drelów. Te drogi ostatnio w powiecie bielskim mocno ruszyły, ostatnio zresztą, to już kilka lat po kolei te drogi w powiecie bielskim są oczkiem w głowie. No proszę Państwa, droga w życiu mieszkańców ma, uważam, bardzo istotne znaczenie, bo osobiście obserwuję tam, gdzie na przykład zostały wybudowane nowe drogi, czy poprawiono nawierzchnię, tam powstają przy tych drogach nowe budynki, ludzie budują domy, tam powstają firmy. Uważam, że taką podstawową kwestią jest poprawa stanu tych dróg, przede wszystkim szukanie pieniędzy, bo jak Państwo wiecie, budowa takiej drogi to jest bardzo kosztowna inwestycja. Dzisiaj wybudowanie od podstaw na przykład kilometra drogi według tych nowych standardów, które obowiązują, to są pieniądze rzędu nawet miliona złotych. Więc proszę sobie wyobrazić, jak kosztowne są te inwestycje, ale oczywiście szukamy różnych rozwiązań, wykorzystujemy środki, które na przykład dystrybuowane są z Funduszu Dróg Samorządowych i tutaj też dogadujemy się wspólnie z samorządami, z gminami, gdzie gminy chętnie partycypują w kosztach budowy takich dróg. Złotówka do złotówki. Tak, dokładnie, za co oczywiście z tego miejsca raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję kolegom wójtom, że chcą współpracować i współpracują, ale to wszystko dla dobra mieszkańców naszego powiatu.